Inaugurujemy dzisiaj działalność kawiarenki naprawczej w miejscu spotkań. Czasy są jakie są, dlatego nie możemy Państwa zaprosić na prawdziwe warsztaty w Społecznym Domu Kultury. W zamian zaproponujemy Państwu serię filmików opowiadających o idei niemarnowania oraz o praktycznych rzeczach, jakie w kawiarence będą się działy. A gdy pandemia przeminie, zorganizujemy dla Państwa warsztaty i udostępnimy Państwu pomieszczenie, abyście działali. Kawiarenka, do której Państwa zapraszam, powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Społecznie Zaangażowani. Ważnymi partnerami kawiarenki są Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła, Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Łodzi, Szymon Bujalski, dziennikarz dla Klimatu, firma AkzoNobel oraz grupa nieformalna Moje Podwórko. W międzyczasie pojawiła się w miejscu spotkań Ola, która w kawiarence naprawczej poprowadzi warsztaty stolarskie dla dziewczyn. Kawiarenka naprawcza w miejscu spotkań powstaje jako część programu Naprawiamy z Veolią. Organizatorem tego konkursu była Fundacja Veolia, a operatorem Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Serdecznie dziękujemy. Zapraszamy do oglądania. Bądźcie z nami. Cześć, jestem Magda, jestem wolontariuszką w miejscu spotkań na Starym Polesiu. Prowadzę tutaj warsztaty rękodzielnicze, a dzisiaj w ramach kawiarenki naprawczej zaproszę Was i pokażę Wam, jak ze starego swetra zrobić coś zupełnie nowego, zupełnie innego. Także zapraszam. Będziemy potrzebowali swetra, włóczki, miarki, igły i nici, opcjonalnie maszyny. Dla osób, które nie mają maszyny, wystarczy igła i nici. Z rękawów możemy wykroić ciepłe rękawiczki. Na początek tnijmy sobie mniej więcej długość. I z drugim zrobimy tak samo. Orientacyjnie można sobie siachnąć. Dla osób bardziej precyzyjnych można sobie zrobić najpierw wykrój, ale po co komplikować proste rzeczy? Można zrobić to właśnie prosto. Złożywszy obydwa naraz, żeby miały tę samą wielkość. Wykrawamy palec. Oczywiście palce zostają na miejscu. Przydadzą nam się jeszcze. I zostawiając miejsce na szew, czyli troszeczkę więcej niż ma nasza ręka. Po wycięciu rękawic, rękawice wyglądają tak. Pozostało nam jedynie zszycie. Tak wyglądają nasze uszyte rękawiczki. Do zrobienia czapki potrzebujemy dwóch prostokątów wyciętych z tego swetra. Dwóch dość długich prostokątów, ponieważ czapka będzie podwójna. Raz, że ze względów estetycznych, a dwa, że po prostu będzie, jak na pierwszy raz, na początek będzie dużo lepiej i wygodniej szyć i efekt będzie dużo lepszy niż nie trzeba będzie się bawić w obrębianie, co dla osób, które nie mają maszyny, może być trudne. Druga rzecz, że dziane swetry są na tyle specyficzne, że trudno jest ładnie je wykończyć, co tu dużo mówić. Więc wycięte mamy dwa prostokąty. Przechodzimy teraz do zszycia czapki. Pokażę Wam łatwiejszy sposób jej zszycia. Łączymy ze sobą dwa kawałki materiału złożone prawymi stronami do siebie i zszywamy dłuższe krawędzie boków. Pierwszy etap czapki już mamy za sobą. Teraz zrobimy małe czary-mary, żeby schować szwy. Zostawiamy na lewej stronie i zaczynamy wywijać prawą stronę, przykrywając właśnie jednocześnie owe szwy, które nam są zupełnie niepotrzebne, przynajmniej nie na widoku. I następnym etapem będzie przypomnienie sobie, jak się nawleka igłę i nici, która będzie nam potrzebna już do ostatecznego wykończenia czapki. Pierwsze, na co musimy zwrócić uwagę, to to, żeby materiał równo się schodził. Kiedy już widzimy, że on się faktycznie równo schodzi,
bierzemy nawleczoną igłę. Ta igła niekoniecznie musi być taka wielka, a nić lepiej, żeby była mocna, ale również w kolorze czapki, żeby tak bardzo się nie rzucała. Wiążemy, no wiadomo, supełek na końcu. I będziemy teraz fastrygować dookoła. Wkuwamy od zewnętrznej. Na początek zakotwiczymy sobie tę nitkę, żeby nam nie uciekała i żeby było łatwiej nią dalej manipulować. Szew, fastryga będzie wyglądała tak. Czyli wkuwamy od góry, przeciągamy od dołu i tak dookoła, pilnując, żeby te krawędzie cały czas, żeby trzymały się razem. Po skończeniu fastrygi łapiemy, przytrzymujemy sobie drugą stronę, wiadomo, żeby robota nam na marne nie poszła i delikatnie ściągamy, jednocześnie właśnie zamykając jakby już czapkę, żeby nam nie wiało od góry. Robimy węzełek i możemy. I gotowe. A teraz wykończenie czapki, czyli pompon. Jest kilka sposobów na to, żeby pompony zrobić. Mój jest łatwy, najłatwiejszy. Nawijamy nić, włóczkę na rękę. Kiedy mamy już pożądaną grubość, jaką chcemy widzieć w naszym pomponie, ściągamy i przechodzimy do bardziej precyzyjnej części operacji. Mianowicie musimy to związać. W połowie łapiemy wcześniej naszykowaną nicią, żyłką. No, czym tam wola to złapać. I ściągamy jak najmocniej nam się uda. Bardzo ważne jest to, żeby to ściągnąć, bo później, żeby nie zaczął nam po prostu łysieć ten nasz pompon. I teraz przecinamy, że to też będzie sprawdzenie tego, jak sobie poradziliśmy. Wycinamy. Tęci. Formujemy, czyli docinamy te odstające. Możemy uznać, że nasz pompon jest skończony i właśnie ma tak wyglądać. Pompon mamy skończony, czapkę mamy zszytą. I teraz musimy dołączyć pompon do czapki. Przewracamy na prawą stronę, bo po prawej stronie będzie ten nasz pompon. Te nici, którymi wiązaliśmy pompon, wkładamy w dziurkę, która jeszcze została ze ściągania fastrygą. No i teraz przewlekamy od nowa na lewą stronę. Bierzemy igłę i nić. Nadal jest w kontrastowym kolorze, żebyście widzieli, co będziemy robić. Wkuwamy na wysokości tego szwu już, który zrobiliśmy. Teraz musimy po prostu to wszystko ściaśnić. Możemy sobie pozwolić już na mocniejsze dociąganie,
żeby nie było przykrych niespodzianek i żeby ten bonbon trzymał się jak należy. Czapka gotowa. Z pleców, z racji tego, że są większe i na komin potrzebujemy więcej materiału, wykroimy kształt komina. Przechodzimy do szycia komina. Sprawdźcie, w którą stronę materiał się naciąga, żeby później nie było niespodzianek i można było po szyciu swobodnie założyć na głowę. Zaczynamy od złożenia materiału na pół, w tę stronę, w którą się lepiej rozciąga. I pierwszym naszym krokiem będzie zszycie tylko jednej strony krawędzi, bo tę już mamy jakby załatwioną. Szyjemy po tej stronie krawędzi i możemy zaczynać. I właśnie tak wygląda nasz skończony komin. Tak wygląda stworzony przez nas komplet. Zachęcamy do eksperymentowania z szyciem i zapraszamy na kolejne spotkania.